najstarszym domu przy ulicy Krakowskiej, dawnym zajeździe, a następnie dworku z XVIII wieku, znalazł swą siedzibę oddział etnograficzny Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Muzeum prezentuje tradycyjną kulturę ludową regionu tarnowskiego. Jego największą atrakcją jest jedyna w Polsce wystawa poświęcona historii i kulturze Romów. W 1979 roku w Tarnowie zorganizowano pierwszą w Polsce wystawę o tematyce romskiej, a w 1990 roku otwarto pierwszą na świecie wystawę stałą. To wydarzenie miało miejsce z okazji odbywającego się w Serocku pod Warszawą 4. Kongresu Romów. W kilku salach prezentowane są romskie stroje, zwyczaje, prace wykonywane przez Romów, bo byli przecież znakomitymi kotlarzami. Cyganka prawdę ci powie? Oczywiście, prawdę z kart. Daj pani rękę, albo przynieś jajko, a w spreparowanym jajku odchody lub mysz i trzeba odczynić uroki. Oczywiście nie za darmo. Nie dasz pieniążka, zginie ci kura. Na obrazach pokazano, że nie tylko proste, niewykształcone kobiety ulegały cygańskim wróżbom, ale czyniły to damy, a nawet panowie szlachta. Romski kowal nie miał stałego miejsca pracy. Wędrował ze swoją kuźnią wraz z cygańskim taborem. Na płycie napis ze słowami piosenki: dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Przy drzwiach przysłowia dotyczące cyganów. W tym najbardziej popularne: kowal zawinił, cygana powiesili. Mądre zdanie zawarł w swojej książce Cyganie kanadyjski socjolog, znawca kultury cyganów Werner Kohn. Cyganie oparli się pokusom i próżności władz, które im chciały narzucić patriotyzm, religię i ideologię. Choć są znani jako złodzieje, kury i oszuści, nigdy nie wywołali wojny, nie prześladowali innych, nie skonstruowali bomby, nie zanieczyścili środowiska. Życie cyganów było częstym tematem obrazów wielu malarzy. Kilka z nich prezentowanych jest na tej wystawie. To modele dawnych wozów cygańskich oraz przedmioty wykonywane i używane przez Romów podczas wędrówki ich taborami: kociołki, instrumenty muzyczne, koszyki, sita i inne. To cygańskie cymbały. Kocioł do destylacji alkoholu i fotografia pokazująca ten proces. W części poświęconej historii Romów pokazano szlak ich wędrówki z Indii do Europy i na Bliski Wschód przez Persję. W Europie dzięki swej odmienności byli oni prześladowani często w bardzo okrutny sposób. Chłostą, wyrwaniem nozdrzy, powieszeniem lub spaleniem. Choć nie tworzą narodu i nie mają swojego państwa, wybierają króla. W Polsce takim królem był wybrany w 1937 roku Janusz Kwiek. Mają również swoją własną flagę.
Indira Gandhi, premier Indii, wypowiedziała takie zdanie: odczułam bliskie pokrewieństwo z ludem Romów. Na tej planszy pokazano liczebność Romów w populacji krajów Europy. W Polsce wynosi ona 35 tysięcy, co stanowi 0,08%. Najwięcej Romów zamieszkuje Rumunię, Węgry, Słowację i Hiszpanię, a procentowo 9,5% Słowację. Parajmos to po romsku pochłonięcie, równoznaczne z żydowskim Holokaustem. Liczbę zabitych trudno oszacować, bo często nie mieli oni żadnych dokumentów. Niemcy zamordowali od 250 do 500 tysięcy Romów na terenie Rzeszy i w krajach okupowanych. Ale Romowie ginęli również w Słowacji, Rumunii, Chorwacji, na Węgrzech. O eksterminacji Romów praktycznie zapomniano. Rodziny romskie nie doczekały się żadnych odszkodowań ze strony Niemiec, a ich tragiczne losy upamiętniają nieliczne pomniki stawiane najczęściej w ostatnich latach. W 1964 roku polskie władze zakazały wędrówki taborami i organizowania obozowisk, tłumacząc to roznoszeniem przez cyganów chorób zakaźnych. Dziś losy Romów znacznie się poprawiły. Na pierwszym Światowym Kongresie Romów zalecono używanie słowa Rom zamiast Cygan, a na drugim w Genewie powołano Międzynarodową Unię Romów. Prezydentem Unii Romów jest obecnie polski działacz Stanisław Stankiewicz. Jednak tabory cygańskie to już przeszłość. Tę przeszłość można zobaczyć na zapleczu dworu, gdzie zgromadzono piękne cygańskie wozy taborowe. Naszego zwiedzania 10 czerwca o godzinie 18 miał się odbyć wernisaż wystawy czasowej zatytułowanej Malarki z Powiśla Dąbrowskiego. Byliśmy pierwszymi gośćmi tej wystawy. W kilku salach zgromadzono pracę 50 nieżyjących już artystek ludowych z malowanej wsi w regionie tarnowskim. Prezentowane są tu nie tylko malowanki pokazujące różne style ich twórczyń, ale również fotografie z portretami artystek, widokami malowanych chat i wystrojem ich wnętrz. Oprócz malowanek zobaczymy tu wycinanki, ceramikę i tradycyjne stroje. Motywem przewodnim tych kolorowych dzieł są zawsze kwiaty.
Choć prace wydają się podobne, każda z artystek wytworzyła swój własny styl. Pierwsze malowanki były prymitywne, ale z biegiem lat stawały się coraz doskonalsze. Malowano okopcone ściany, piece, studnie, ściany domów, a nawet budy dla psów. Wszystkie te ludowe dzieła sztuki obejrzymy na żywo podczas zwiedzania malowanej wsi, czyli Zalipia.